und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Danach helfen Sie Kindern. Jetzt werden ja mal wir so kreieren, schnell pissend. Ladies and gentlemen, during our flights, cabin air pressure will be maintained at a comfortable level. In case of sudden loss of pressure, oxygen mask will automatically drop from the cabin ceiling above you. Please extinguish your cigarettes immediately. Pull the mask towards you and press the opening firmly over your mouth. Ja, czy leciłem samolotem nie raz? Ja to często samolotem nie raz. Then assist children in fitting the mask properly. Bitte lesen Sie sorgfältig unsere Sicherheitsinstruktionen. Sie befinden sich in den Sitztaschen vor Ihnen und enthalten alle wichtigen Informationen. Please read our safety instructions carefully. They can be found in the seat pocket front of you and contain all important information. Weitere Fragen beantworten Ihnen Flugbegleiter gerne. Our cabin attendants will gladly answer any additional questions you may have. Bitte beachten Sie auch, dass das Rauchen in folgenden Bereichen nicht erlaubt ist. In den Nichtraucherzonen, sowie aus Sicherheitsgründen in den Toiletten und den Gängen. Please note that smoking in the following areas is not permitted. In the non-smoking sections and due to safety reasons in the lavatories and in the aisles. Nigdy nie latałeś się nie zamierzasz, panie mi? Czemu nie zamierzasz? Myślicie, to jest ekscytujące? Ja osobiście polecam, naprawdę. Jest to bardzo satysfakcjonujące i ciekawe. I'll see you next time, have safe flight. Please adjust the backs of your seats into an upright position and fold up the tables. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug mit Lufthansa. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Trzeba trochę pitch streama przestawić. Skontynuować to, zresetować i przeczytać, jak chcesz to. Checklist, APIs, off. Account status checked, pitch stream 0 to set, another prim 0. After step check is complete. Dobrze, tym gotowym samolotem bierzemy się kołowanie. Jesteśmy na drodze na taxiwayu N7. I będziemy, a przejedziemy na taxiway Lima może. No i pojedziemy na Lima i Lima 20, co i wjedziemy na pan 07. Głupi błąd pilota, czy awaria systemu może doprowadzić do katastrofy lotu, ale to jest... No jest coś samo jak jechać autobusem, nie? Głupi błąd kierowcy, albo głupi błąd, nie wiem, hamulca, też może spowodować wypadek, nie? No zazwyczaj nawet jeśli jakiś system dojedzie, to pilot jest w stanie to wychwycić. Oczywiście doświadczony pilot. Dlatego też latają kapitanowie wraz z oficerami, bo wiadomo, oficer nie ma tyle nalotu za kapitan i zazwyczaj kapitan jest na tyle doświadczony, że wie, co się dzieje z samolotem. No i we Frankfurcie mamy 20 klatek na sekundę. Co jest dziwnego. Ale zginie mniej osób niż pełny samolot. Szczerze, jakbym miał się wypowiedzieć na ten temat, to w części dochodzi do wypadków autobusów i takich rzeczy niż wypadków samolotów. Więc jeśli by to też w sumie
sumie podkreślić i wrzucić to wszystko na jedno. Jeszcze patrząc się też na częstotliwość tych wypadków, to wyszło na jedno i to samo. Że tutaj przy Lima 15 będziemy sobie mówić, że it's for takeoff. Ja kocham, to jak jest nagle mało klaty, mało i tak nagle cię przyspieszę, że dziwne. O, już sit w odpleku. Starych Tatr na starych stanowiskach. No widzisz, no. Pociągi też się zderzają. That's one spider's arm. Teraz tak. Gdzie my jesteśmy? A, my już tu. Czyli my tu mamy drogę wjazdową w lewo. Okej, tu mamy holding point do pasa. Mamy już PKP, ale PKP tam akurat tym daleko nie jeździ, wiesz? Bardziej po Niemczech. Before takeoff checklist, flight control check, stay instruments check, briefing, confirm, flap setting, configuration 1, FMA and takeoff data. To mi oczywiście to zadzwoniło. Take of data V1165, V-Rotate165, V2165, Fresh Temperature 67. Take of data set, transponder set, ICAM memo, take of now, blue. Wjeżdżamy na pas. Transponder TARA. Radar on. Okay, punch off. Runway 07 ahead. Approaching 07 center. Runway is clear, left clear. Landing lights on. Enter the lane. Cabin secure for takeoff. Decast the ARA. Parks off. Before takeoff check is complete. Ze Szczecina bezpośrednio do Przemyśla.
i z powrotem. No na jednym, no to te samoloty na dalej trasach to też by się nie opłacało latać. Ready, ready for takeoff. Engine. Stabilized. Man flaps. Set. No i tak to wygląda na 15 klatkach na sekundę. Super. Jeszcze na tylu to nie startowałem. Ostatni. Na tylu się nazywa 104. Na tylu się to nazywa live-onowo testowe. Chciałem przetestować to na jego klatkach, to będzie wyglądać. Tak to powinno być. A nie tak. I mam rotate. Gear up. Fajne tereny, a z samolotu tylko nie ma. Autumn climb. Autopilot one cross checked. No tak bym nie powiedział, że tylko nie mam. Zaraz zobaczysz fajne tereny. O, widzisz? Patrz jak ładnie. Panie Michu, wszystkie były domki, oświetlenia. Patrz co. O, tyle klatek na sekundę to powinno być przez cały czas. A nie tyle ile jest teraz. Ale jak to wygląda z miejsca pasażera siedzącego przy skrzydle? Oczywiście to jest o wiele szybciej niż to, co pokazuje to przy 15 klatkach na sekundę. No tak, no nie, no mówię, no samolotem ja mówię to o takich małych trasach. Bo to najlepiej się nikomu nie opłacało. Standing by rope restrict. Snaps up. No i tak to powinno wyglądać przez cały czas.
and ignites off. After the takeoff checklist, land engine apps have rejected apps on Vero reference standard Vero. Third after the takeoff checklist. Tak to ładnie wygląda, nie cała ziemia. Może nie tyle co niebo, ale ziemia też można sama do tego zobaczyć. No i wygląda jeszcze o wiele ładniej niż z tego symulatora. Na wszystkim się tak nie zwierzę. Nieco przemyślani ludzie po prostu jak poznają rozmowę Katowice, to sobie można wyjść. Ja tam nie wiem, co to tam by się nie chciało, nie? Na przykład. Szczerze mówiąc. No tutaj też masz ludzie po prostu na lotniskach. Zazwyczaj sobie lecisz z miejsca A do B, nie? Będziemy na to myślę i standardowy scenariusz informacji z klej, no bo niestety nie pobrałem się. O tym już teraz też tego nie zrobię. No dobrze, no już klateczki myślę wróciły do normy. To było najprawdopodobniej spowodowane na lecie, duże lotnisko. O czym tu mówimy? Właśnie to jest wszystko co najgorsze w kolei. Tyle czasu postaje. I potem chce się gdzieś szybko dojechać, zamiast rodziny? Nie, no bo ja to wiem. Patrzcie, bez pasażerów nie odpłynę. Co ja się zająłem tym, że mam być strasznie niskie klatki, bo to nie pasażerów. Ja mogę wiedzieć, że tam wagony doczekają. Gdybym to jeszcze się tym zajmował.
Zostać, że można dostać tablicę relacyjną do kolegi, do kolekcji. A co ja mam kolekcjonować? Można dostać, no, no i co? Sama znaczy sobie możesz ładne filmy ponagrywać na przykład. Samoloty nie mają ogólnie tablic relacyjnych, a czy tablic relacyjnych? Że uznajmy, że sobie tutaj dostaliśmy z kocika do tego animalego. Okej. I lecimy dalej. No to panie Michu, bardzo się interesujesz koleją z tego wynika. Jak takie rzeczy robisz. Macie ogólnie kolekcję. Ja to bardziej się pasjonuję lotnictwem i wszystkimi systemami z tym związanymi. Jak samolot lata, w jaki sposób to wygląda? Jak to ładnie widać ziemię, jak to ładnie potem na tych wszystkich ścieżkach podejścia, można wszystko poobserwować. To się robi, wszystkie po kolei czynności, to co chodzi. No ja już sobie... Ja sobie tablicę czartów. Na approach, pole kolej zderza jamki na post numer 27. Pokazuje mi, że przez punkt Loxa będziemy dolatywać. Nawet znacznie PKP od Polski. Smycz polerek od maszynisty. No i że za stery w hybrydzie zasiądziesz coś, ty niemożliwe.
ponieważ są jedzenie niemożliwe. Kiedyś miałem okazję poprowadzić z sobą starego kibetka N51. Dobrze, pas numer 27 Janki. Chyba ja. Mi się wydaje... Właśnie, a to sobie nie zrobiłem tego po znajomości. To jest tym wszystkim najlepszym. A, czyli my tu mamy normalnie pump Lodgesa. Więc nie musimy lecieć na Bevra. No bo przez Nolsys mówi... Zgadza się. A my tu będziemy mieli nie Bevra, tylko Pina. Tak mi się wydaje. Jeszcze raz to zrobimy. Uwaga, wina. O. No właśnie, baja wina. A i tu jest coś źle zrobione, bo to powinno być tak. Wina i dopiero po wina powinno być Loksa. O. No dobrze. Dobra. Alasa, Owina i Dorsa. Dobrze. Alasa, Owina i Dorsa. Zmiennik na brygadzie czwartej na linii. Powiedz co to wy już macie tam na zmienniku. Czy to zdjęcie robi sobie? Co to się dzieje na tym świecie? Nowej wiadomości się dowiedzą. A teraz ludzie zamiast pracować, to wykonują zdjęcie pociągu.